Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym ogarniemy sobie update. Wiem, że update był wczoraj, ale powiem wam szczerze, że za dużo nie zmieniał, ponieważ nie dostaliśmy nowej miejscówki, dostaliśmy w teorii jeden nowy mityczny przedmiot, który był już na LTM-ie, chodzi mi o tą barierę czarnej pantery, więc jakoś na siłę wczoraj nie nagrywam odcinka, ale okazało się, że jest bardzo ważna zmiana. Moja ulubiona broń w grze, czyli Combat Shotgun, dostała buffa i zadaje więcej, ponieważ jak wiecie, Combat Shotgun już wrócił do gry w tym sezonie, tylko że był bardzo, bardzo słaby. Jak wiecie, ktoś oglądał mnie od pierwszego sezonu, znaczy pierwszego rozdziału, to wie, że Combat Shotgun był moją ulubioną bronią, kiedy była faktycznie dobra. W tym sezonie zadawała bardzo mało obrażeń, ale w tym patchu, w tej aktualizacji została ulepszona, więc powiem wam, że jestem naprawdę zhypowany na dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiaj ogarniemy sobie właśnie tą broń. Oprócz tego generalnie widziałem też duchy w Fortnite'cie, nie wiedziałem, że już mamy Halloween, ale okazało się, że mamy duchy, które po prostu straszą nas w samochodzie, ale to zobaczycie oczywiście w dzisiejszym odcinku. Przed tym, słuchajcie, jest bardzo ważne info. Jeżeli wiecie, bo to też nie, tydzień temu w niedzielę komentowałem turniej 100 prosów w Fortnite o chyba 16 tysięcy złotych, a w tą niedzielę, słuchajcie, w zasadzie przez cały weekend od piątku będzie turniej dla was, ponieważ odezwał się do nas znowu Montesnack, jak widzicie na ekranie i na stronie Montesnacka wy wszyscy możecie się zapisać na Community Cup, czyli turniej widzów, który ja skomentuję. Słuchajcie, zapisy trwają do piątku 16 października do 18:45, a turniej startuje 15 minut później, czyli w piątek o 19:00. I słuchajcie, zobaczcie, jakie są nagrody. Za pierwsze miejsce jest 4000 zł, za drugie miejsce jest 2500, tak jak widzicie na ekranie. Cała pula turnieju wynosi 10 tysięcy złotych i słuchajcie, finały w niedzielę ja skomentuję, ponieważ jak widzicie, turniej polega na trzech etapach. Na początku grają wszyscy, którzy się zapiszą, czyli 5 tysięcy osób. Z tych osób będzie wyłoniona najlepsza 500, a potem najlepsza setka zagra w niedzielę o 17:00 gry 4, które ja będę na live komentował, więc jak oglądaliście może film z World Cupa na moim kanale, gdzie komentowałem właśnie poczynania Polaków, tak, teraz będę mógł skomentować wasze gry, oprócz tego będziecie mogli wygrać, no kurczę, spoko, hajs 4K, no to myślę, że na sporo widoców będzie, także słuchajcie, śmiało zapisujcie się na stronie Montesnacka na turniej, no bo kurczę, fajnie będzie w końcu skomentować was w grze, a slotów jest 5000, więc myślę, że każdy zainteresowany zdąży sobie się zapisać. No i oczywiście przed samym odcinkiem, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie przypomniał o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze ktoś tego nie robi, a jeżeli ktoś tego nie robi, no to zdecydowanie wstyd, posłuchajcie, naliczymy po 600 tysięcy, dosyć mocno, już prawie to 600K mamy, także pochczam totalny. No i oczywiście, kto ma skórę, łapka w górę, 20K lajków, to nic nie zrobię, ale przynajmniej będę zadowolony. No i oczywiście, słuchajcie, przed samym odcinkiem z update'u, bo już dzisiaj dosyć długie intro, zróbmy sobie przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli ktoś może kupuje jakieś itemy w Fortnite, a dzisiaj wrócił naprawdę OG item, to bardzo bym docenił, jeżeli użyjecie naszego kodziku Evron w sklepie Fortnite, pokczam totalny, w prawym dolnym rogu można pisać. No i słuchajcie, już nie muszę przedstawiać, co wróciło, ponieważ wróciła najbardziej OG-sowa kosa, w ogóle ustawmy sobie ultra, czyli Reaper, kosa z Halloween z pierwszego sezonu, z tym takim bardzo charakterystycznym dźwiękiem, których niektórych irytuje, a niektórych po prostu sprawia w satysfakcję, no jestem tym drugim. Ja ten dźwięk kosy bardzo lubię, to słuchajcie, kosa, która co roku na Halloween wracała, a była na pierwszym Halloween, czyli właśnie Reaper. Reaper całkowicie pog. Z tych itemów, które wróciły, oczywiście tutaj mamy dalej zombiaki, ale zombiaków nie będę, słuchajcie, jakoś mega pokazywał. Poza tym dzisiaj wleciał nowy pack, który wyszedł w tym sezonie, czyli Ultimate Reckoning, czyli z takim panem, który ma... To jest właśnie odpowiednik chyba tej damskiej wersji. Pamiętacie tego skina, który właśnie też miał taką czapkę? To jest właśnie męska wersja. No słuchajcie, trzy skiny fioletowe za 2000 widolców. Całkiem spoko. Możecie dać znać w komentarzu, czy kupujecie, czy ja powinienem kupić. Ale słuchajcie, na Halloween jeszcze wyjdzie taki bardzo damski pak, na który powiem wam, że szczerze, ja bardzo czekam. Oprócz tego mamy rekinki jeszcze. Jezu, dzisiaj z lewej strony naprawdę dobry sklepik, ponieważ ten rekinek skin jak skin, ale ten plecak jest niesamowity. Oprócz tego oczywiście mamy męską wersję. No i głów, słuchajcie, ten skin chodzi za mną od nie wiem kiedy i dzisiaj sobie go zakupimy, ponieważ no, jest to taki ulany ptak. Myślę, że całkiem spoko. Przypomina mi Adwiska, z którym czasami sobie właśnie gramy duo, więc dzisiaj na kodzik Evron Goofa kupimy. Już mnie za bardzo ludzie na streamie męczą po prostu, żeby go kupił, więc dobrze, niech będzie, niech wam będzie, dzisiaj na kodzik Evron sobie go kupimy. Oprócz tego, co jeszcze z lewej strony jest, a, klauny. Z klaunami w ogóle ciekawa historia, ponieważ pamiętam, że jak nie było klaunów, to ktoś na Reddicie napisał, że żeby nie wprowadzali skina klaunów, bo on ma jakąś klaunofobię czy coś, i tydzień później wprowadzili do gry klauny, więc no niestety tutaj Epic czasami na złość robi graczom, no to oczywiście przypadek pewnie. I Lucky, ofostatnio jak miałem sezon pierwszy challenge, to właśnie z tym kill-offem Lucky chodziłem, jak widzicie, z pierwszego sezonu. Także słuchajcie, tak wygląda dzisiejszy sklep, ale już nie będziemy przedłużać, ponieważ lecimy zagrać sobie
z combat shotgunem, no i oczywiście zrobić jakąś fajną gierkę. No i oczywiście też założymy sobie ten kilo flipperka, żeby ogarnąć sobie i niektórym pokazać, jak brzmi. Także zapraszam was do oglądania odcinka oraz zapisujcie się na turniej, który będę komentował w piątek. Trzymajcie się, cześć, cześć! Pa, pa, ry, pa. Witam serdecznie, czat. Nowy update, nowe możliwości, bardzo słaby mityczny przedmiot, ponieważ jest to ta tarcza czarnej pantery, która już w sumie była na LTM-ie, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. Jest dosyć słaba, ale został zbuffowany mój ulubiony shotgun, czyli combat shotgun. Dzień dobry, pani Aura. Ja bym sobie tylko podniósł itemy. Jezus, uciekam, zaraz tutaj wrócę. Został, słuchajcie, zbuffowany combat shotgun, którym dzisiaj sobie, byku, dzięki, którym sobie dzisiaj, słuchajcie, troszeczkę pogramy, ponieważ jeżeli ktoś wie, bądź też nie, może najpierw wyczyszczę tego Starka. W ogóle zrobiłem głupotę, że nie poleciałem na... Siema, byku. Że nie poleciałem na mityczną... Ja pierdzielę, czekajcie, widzicie, nie mogę się wysłowić, bo na Starku zawsze są takie dymy, że ja pierdzielę. Mogłem polecieć na miejscówkę Duma, ponieważ tam chyba kombaty są dalej domyślnie ze skrzynek tych sejfowych. Ale z drugiej strony, no, Iron Man to wiecie, lepsze mityki, więc możemy sobie... Czy ja naprawdę dostaję taki wpierdziel od ochroniarzy? I słuchajcie, jeżeli ktoś wie, bądź też nie, to te combat shotguny chyba rok temu, ponad rok temu, jeszcze na starej mapie były bardzo OP, jak faktycznie były w grze, ponieważ były to najmocniejsze shotguny, z którymi zawsze się grało. Siema, byku, nie chcesz może dostać z pompy i z famasa w głowę? Kurde, powiem wam, że troszeczkę siada. Wtedy nie pamiętam, czy... Nie no, pompy chyba też były, tylko były bardzo wolne i bardzo chyba słabe. Ale pamiętam, że każdy biegał z kombatami, one były turbo, turbo mocne. I mam nadzieję, że właśnie w tym patchu ta świetność kombatów została przywrócona. Słyszę, że ktoś coś przeładowuje. Siema, byku, nie jesteś tutaj może? Hej! O, proszę bardzo, masz mityki! No, bardzo mi się to podoba. Dobra, to weźmy się, słuchajcie, wyleczmy. I polecimy sobie zaraz po jakiegoś kombat shotguna. Dobra, rękawice są u nibim, jest kole... Zawsze czat na Starku jest jedna osoba, która po prostu jeździ po tej miejscówie jak szalona. Nic innego nie robi, tylko po prostu jeździ, wszystkich chce przejechać. Dobra, czekajcie, uspokójmy sytuację. Siema, byku, nie chcesz, to chyba chcesz z Unibima. Chodź, bo ja nie mam czasu, muszę tutaj pójść po kombata. Chodź, chodź, chodź. Ja bym się tylko tak troszeczkę dobił, hej, ale że tego nie trafiłem, jest trochę przypał. Jednak przypału nie ma, wycofamy się, 5 fragów myślę, że całkiem optymalnie. Tu gdzieś w ogóle było leczenie, no nie? Czekajcie, zaraz sobie znajdę coś. Podlećmy sobie do góry. Zbudujmy się. Co jest? Nie mogę skakać! Ty co jest? Nie mogę skakać, dosłownie! Halo, spamuję spacją! No co jest? Ty dopiero... Ja pierdzielę, jak rękawice wyjąłem, to mogłem... Co tu się dzieje, czat? Ewidentnie, hej, ewidentnie mi się skok zepsuł. Czy oni coś zepsuli z rękawicami Ironmana? Zaraz to ogarniemy. Cześć, byku, cześć. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Dobra, idę do sejfu i lecimy szybko po kombacika, bo o tym będzie dzisiejszy odcinek. Ja chyba tutaj kogoś widziałem. Ta, jesteś, byczku, hej. O Boże, co tu się stało w ogóle? Widzieliście to? Siema. Ty, ja lewituję, ty, te rękawice są chyba jakoś zepsute. Czekajcie, zaraz to sobie ogarniemy. Ale generalnie chyba jest tak, ty, patrzcie, co się stało z moją helką. Normalnie na drzewie. Chyba generalnie jest taki błąd, że jak rękawicami rękawice w trakcie lotu podmienisz, to lewitujesz aż do upadku. Zaraz sobie to jeszcze przetestujemy. Tylko czy ja zdejmę w ogóle tą helkę z tego drzewa? Czekajcie, ogarniemy sobie. On zwykle w patchu kilka rzeczy dodają, kilka psują. Żeby mi ta helka tylko nie spadła na głowę, proszę. Siema, elo. Okej, dobra, fantastycznie. A któż to się buduje? Dzień dobry, proszę pana. Ty naprawdę taki spokój tu na dumie? Czekaj, kolego, bo muszę przetestować na tobie tą rzecz. Dobra, wznoszę się rękawicami, troszeczkę go pobiję. Siema. Dobra, podmienię na Unibima i co się teraz będzie działo? Ta, patrzcie, ale lewituję dalej. Co się dzieje? Mogę skoczyć, o Boże. Epic, naprawdę? Takie rzeczy się dzieją, czyli w teorii ja mogę użyć rękawic, podmienić sobie na M-kę i strzelać dalej z M-ki w powietrzu. Pogdy! Będzie trzeba z tego zrobić jakiś osobny odcinek, ale na razie... Może to jest ochroniarz, który biegnie. Na razie chcę iść do tego kombata, znaczy po tego kombata, tylko czy tutaj jest jakiś typ? Nie ma, do mnie strzela ochroniarz, dobra. Byczku, ja sobie wezmę ten safe. Tu naprawdę nikogo nie ma, ale jest tu jakieś budowle. Prawdopodobnie safe jest... O, otwarty, pokczam! A czy ktoś jest w sejfie?
Ktoś jest w ogóle w sejfie całkowicie. Czekajcie, z Unibima go pyknę. Elo, naprawdę uniknąłeś? Ja pierdzielę, byku, piłkara by the way. Dobra, podmienię mu po prostu, a bo tu nie mogę budować. O kurde! Spokojnie, bo ja tu nie mogę budować. O mój Boże, zginąłem jak bot. I to chłop miał jednego fraga, co? No generalnie jestem botem, bo chłop zedytował sobie ścianę w miejscu, w którym chciałem mu ją rozwalić. Potem spanikowałem, bo zapomniałem, że nie można nam edytować. I zabił mnie jakiś najłatwiejszy bocik, ale to nie ma problemu. W ogóle Jezu, czemu ja wylądowałem tutaj? Jakbym iść po kombata. Dobra, słuchajcie, szybko weźmiemy te bronie. Możemy jeszcze powykorzystywać ten błąd Ironmana. Polecimy sobie, bo przecież dzisiejszy odcinek ma być o kombatach, a nawet kombata jeszcze nie miałem. Siema. Powiem wam, że lądowanie na tą skrzynkę jest useless. Lepiej polecić sobie gdzieś indziej i szybko wyjaśnić typa. W ogóle jakie są teraz opisy broni, no no no. Dobra, wyczyścimy szybko tą miejscówę i lecimy po Starka. O, dzień dobry, pani Aura, pani Auro. Hej. Ej, no powiem wam, że kurczę, z tą wolną złotą pompą ciężko chyba, żeby się coś równało, bo byczku, spokojnie, chilluj bombę. No słuchajcie, jak ona bije za 170 takiego dystansu one shotem, to wydaje mi się, że lepszej pompy nie ma, ale combat shotgun to mój zdecydowanie ulubiony shotgun, bo bije też na średni dystans, tylko że on był na tyle słaby do tej pory, że no po prostu aż grzechem byłoby go używać, ale był bardzo dobry na pierwszej mapie i mam wrażenie, że mógł wrócić do tej pierwszej świetności właśnie teraz, więc ogarniemy sobie to zaraz, tylko wyczyszczę ten safe. Patrzcie, faktycznie paszek lewituje, mimo że nie mam rękawic. I nie mogę skakać, halo? Ty, ja legit teraz podskakuję, no co jest, kurde? Dobra, Jezu, to się odcina w jakimś czasie. Okej? Okej, dobra. Czyszczę safe, lecimy po kombata. Tylko wyczyszczę sobie, tak, ja już mam taki nawyk, że tutaj rozwalam, żeby w razie czego jakiegoś kampera pyknąć, a nikogo nie ma. Dobra, chillujemy bombę. Kombat shotgunie. Proszę, daj mi się, żebym nie zginął od chłopa, który ma jednego fraga. Słyszę jakąś walkę. Siema. Zapomniałem, że lewituję. Dobra, 5 minut później. O, nawet teraz skakać nie mogę. Ja pierdzielę, czekajcie, bo to jak nie mogę skakać, delikatnie utrudnia mi sprawę. Dobra, odblokowało się. Walniemy mu, słuchajcie, z tego. Strzela w ogóle do mnie z tego, a nie, to z pleców dostaje. Ty wychilluj, byczku, spokojnie. Koleś z mitykiem, co teraz fika, dzień dobry, witam, masz kombata, ale ja zaraz sobie wezmę złotego z sejfu. Tylko jakbyś mógł go przynieść. Siema. Okej, okay, koleś, bo ty tak podjeżdżasz mnie, ale tak troszeczkę niestabilnie. Które rękawice lepsze? Witam. Kolego, oddawaj mi. Ja już nie chcę, bo ja, jak ja nie mogę skakać, to ja wolę te rękawice. Mam nadzieję, że te rękawice nie są zbugowane. Weźmiemy sobie duże potki i zaraz wezmę sobie z sejfu złotego kombata. Let's go. Czy te rękawice działają poprawnie? Podskakuje? Ta, one normalnie. Dobra, czyli tylko rękawice Starka są zepsute. Ale powiem wam, że to jest taki specyficzny błąd, że jego chyba można było fajnie wykorzystać jakoś tak, wiecie, pod jakiś fajny odcinek. Więc coś spróbuję przekminić w następnym. Bo myślę, że z tym nowym mitykiem chat nawet nie ma co robić jakiegoś challenge'u, bo to jest po prostu taka tarcza, która odbija strzały i troszeczkę eksploduje. Więc taka No ale chat, no złoty kombacik, let's go. Jak najbardziej zbrany chat, w ogóle. Jak znajdę Skara, to tak naprawdę zawsze biegałem z kombatem i Skarem, więc... A jest Skar, o let's go. I to nawet złoty Skar, o mój Boże. Ej, dobra. Teraz mam zdecydowanie najlepszy set, jaki teraz można mieć. Czyli Skar złoty, kombacik złoty, o ile jest dobry, rękawice Duma i Unibim i trzy duże potki. No powiem wam, że lepiej obecnie wydaje mi się, że się nie da. Polećmy sobie, tutaj są chyba sami ochroniarze, to w ogóle jest jakaś typa. Postaramy się zrobić jakąś dobrą gierkę fragowo i teraz już używając w zasadzie tylko kombata, no nie? Salty Springs, nie zabierz mnie. Na Salty zawsze są dymy. I widzę budowlę. I słyszę strzały chyba z tego domku, to były strzały, nie wiem, helikopter jest taki głośny. Tam w ogóle jest typ, siema byku. Nie chcesz może dostać? Ty chyba nie chcesz dostać, nie? Tutaj strzela, czekajcie, dobra. No takie dalekie fragi to jednak trzeba zrobić ze Skara. A ty kolego już chyba byś dostał, co? Siema. 20, 40. Okej. Powiem wam, że nie jest najgorzej. No kombat zawsze miał to do siebie, że on nawet na taki średni dystans działał dobrze. To jest w ogóle robot, to znaczy aktor. Jak zwykle w aktora nie mogę strzelić, mimo że wiem, że... Chodź tutaj, dobra, te główki mogą być. O, koleś z odbijaczami, siema byku. Nie chciałbyś może dostać z kombata. Uuuu. Powiem wam, że czuję tą pierwszą mapę.
O, tutaj akurat nie czuję pierwszej mapy, jak z Unifima zabijam. Ale powiem wam, że no na pewno zostawimy sobie go do końca gry i potem damy werdykt, czy opyty. Ale w ogóle mam 10 fragów i 20 do zrobienia. Ulala. Czyżby kolejna 20 w tym sezonie? Sprawdźmy to, jak to mówią. Nie wiem, gdzie moja helka, więc wracam na piechotę. Ktoś chyba walczy z tym robotem. Znaczy z tym czymś. Nie wiem, co to jest. Galaktusa jakaś. Jakiś orb. Byku. O Jezu, on już jest tak czat. On jest spamowany. A. Okej. Okay. On miał po prostu jeden. O, tam widzę kolejnego, tam widzę kolejnego. Tylko czekajcie, bo tutaj mnie strefa dojeżdża. I to może być troszeczkę niebezpieczne z racji, że nie mam w ogóle bouncerów. A bouncery by się przydały. O, proszę bardzo. Typie, nie zbijaj mnie. Proszę. Odbiję się rękawicami. Proszę. I teraz skombacika. Elo, elo. O, jeden nie trafił. Spokojnie. Myślałem, że ucieknie mi bardziej w lewo, ale nie uciekł. Dobra, fantastycznie. Powiem wam, że całkowicie pokczamp. Powiem wam, że czuję tą pierwszą mapę, jak strzelam z tego kombata. Tam słyszę jakąś helkę i tam właśnie polecimy sobie. Czy słyszę tutaj jakiegoś typa? Tylko nie mam pojęcia, gdzie jest, a strefa jest dosyć daleko. Więc ja sobie może pójdę. O, jest. Siema, Wolverine. Nie chcesz może dostać? Spokojnie. Muszę trochę wychillować, bo nie chcę dostać, on ma gotującą się pompę. No ten kombacik tak na blisko, wiecie, on jest bardziej na taki medium dystans, no nie? Że on nie dostał czat z tego Unibima, to jest, powiem wam, że szok. Siema, dobra, dostał jeszcze raz. Oj, powiem wam, że ten dźwięk kombata. Elo, żegnam. Jeszcze jest jeden typ, ty no byczku, ale nie, no nie, no co ty robisz? Siema, dostałeś po kebie. Ała, oj, ja też dostałem mocno. Czy ja nie mogę cię tak rękawicami troszeczkę zbić? O, nie mogę, dobra, nie będę ryzykował. Wejdę sobie, wyleczę się i zaraz go wybijemy. No i co, byku, gdzie jesteś? Oj, widzę cię, to ja może przez drewno cię zbiję, co? Elo, 90 na starcie. Zawsze przyjemnie. Nie no, nie, 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 nie. John Wick, John Wick, oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Dobra, fantastycznie. Pójdę sobie po te potki, które tam zostały. I musimy lecieć, bo kurczę, strefa jest dosyć daleko. 14, 14, 14, by the way. Pog? Jezu, po 2 godzinach w końcu dobiegłem do strefy. Powiem wam, że bez samochodu i bez helikoptera to ta mapa serio jest duża. O dziwo. W sensie, no ona zawsze była duża, ale tak. Powiem wam, że od kiedy miałem te mityki i helikoptery, to tak w sumie nie odczuwałem tego rozmiaru. Tam widzę, że się typy biją. Wezmę sobie bouncerem, do nich doskoczę. Tak zwanym trikiem. O, tam jest typ bliżej, dobra, to tam pójdę w sumie do tego. Tam ci się już chyba w ogóle wybili, bo ktoś kogoś shotgunował. Czy wy się tam wybiliście? Chyba tak. Dobra, to pójdę najpierw do tego kolego, bo ja tutaj muszę zrobić 20 dla mych widzów. Proszę wyjść. Siema. O, i ty już chyba dostaniesz, co? To może z kombacika? Elo. No z takiego dystansu tak troszeczkę po 13 go biłem, ale zabity z kombata, liczy się, nie ma problemu. Dobra, weźmiemy w ogóle potkę na zapas dużą i pójdę po tego typa. Bo ten typ, czekajcie, że tutaj w ogóle ten typ nie miał może dużych potek? Nie miał, ale mogę sobie wziąć wszystko z niego. Ohoj, Jezu, ile matsów. No to mam matsy, słuchajcie, do końca gry. Tam widzę, że się dwóch typów bije. Kurde. Powiem wam, że spróbuję zrobić tak, żeby Unibimem zabić obu. Tylko czy mi się to uda? Czekajcie, walnę. A Unibim mam jeszcze cooldown. O nie, mam cooldown na Unibima. Dobra, ustawię się tak, żeby ich haratnąć. Elo, proszę. Aha, no spoko. Generalnie nie ubiłem żadnego. Trochę lipa. Siema, byku, ty tu jesteś? Tak, przebudowujesz się. Tylko ja nie wiem, czy jest też drugi, a ja zawsze dostaję od dwóch osób takiego third party. Nie, chyba jest jeden. Wydaje mi się, że ten drugi by wleciał od razu. Chłopco, odbijaczami się w ogóle. O, mogę generalnie troszeczkę za nim pójść. No czemu nie? Siema, byku. Czy ty... Ja pierdzielę, chłop mi postawił schody przed twarzą. Czekajcie, ja się troszeczkę zabuduję. Mogę w sumie użyć tej dużej poty dla bezpieczeństwa, bo koleś ma... Koleś się w ogóle bouncerem odbił. Bo koleś ma wolną pompę, no nie? Ja na kombata to bym właśnie wolał na taki średni dystans, ale najpierw się wyleczę. Generalnie jest trochę lipa, bo nie mam strefy. I ten koleś ma tą przewagę, tylko ja zrobię też to samo bouncerami. Czekajcie, przeskoczę go po prostu. Tylko że koleś mnie zabudował, to jest troszeczkę niekorzystne. Ja sobie wyjdę troszeczkę bokiem, bo nie chcę się bić w strefie, bo wiecie, mogę na third party dostać. Odbiję się bouncerem i teraz ja go zgatekeepuję. O ile on dalej tam jest? Czy ty dalej tam jesteś? Ty, nie gadaj, że go tam nie ma. Co ty? Halo? Koleś? Czekajcie, zabuduję sobie plecy. A jest, dobra. O nie, nie, to jest twój koniec, byku, to jest twój koniec. Bouncer jest na tyle wolny. Siema, żegnam. Dobra, koleś był, nie że troszeczkę spocony, ale dosyć sprytny. Czekajcie, ja sobie wezmę, bo ja nie mam w ogóle leczenia. Wezmę sobie 4 małe i polecimy do strefy. Tylko teraz tak.
Czy ja kogokolwiek widzę w strefie? Tam widzę w ogóle jakieś termowizyjne te. Z tej strony raczej nikogo nie ma. Fajerwerka leci, czat! Fajerwerka! Dobra, ona gdzieś z prawej leci. Ona wleci w nikogo. No po prostu to był chyba misklik typa na blisko. Tam widzę samochód. I ten samochód jedzie. Ja pierdzielę, spokojnie. Dobra, tą grę będzie trzeba tym kombatem dograć. Więc pójdziemy sobie tam. O, duża poda! To ja mogę wziąć dużą potkę. Nie ma problemu. Zawsze chętny na małą, dużą potkę. Za cztery małe, nie ma problemu. Zawsze to jednak pierwsze HP, które tracę, to jest właśnie to takie dużo kewowe, prawda? Bo małe potki i tak nosi każdy. Czekajcie, bo tam jest jakaś bitka. O nie, już nie zrobię w ogóle tego! Nie zrobię dwudziestki. O. Dobra, dwie ostatnie osoby muszę wybić. Wiem, że jeden jest tutaj. O. Tylko gdzie? Tutaj? Chyba tutaj, da, widzę go. Widzę go przez tą szparę schodową. Siema, byku. Dzień dobry. A ja nie mogę wskoczyć jeszcze, o nie, mam cooldown. Dzień dobry. Czy ja naprawdę się zabudowałem w swojej 90? Ja pierdzielę. Będzie trzeba 90 potrenować. Bo przez te mityki. Elo! Uuu, to był już fajny frag. Chyba tak nikogo nie zwanshotowałem tymi rękawicami na daleko, no ale chłop dostał z Unibima też, no nie? N90 hir, ja pierdzielę, aż muszę po prostu na creative trochę czasu spędzić. Dobra, znajdźmy sobie ostatniego. Co jest, ty? Ty, czy wy widzicie ten samochód? Halo? Co jest normalnie? Fazmofobia. Jak ktoś był na streamie, to pewnie zna grę o duchach. Co jest? Duch się zaczął ruszać. Can you hear me, ghost? Ja pierdzielę, co jest? Opodę mu przebije. Duchy w Fortnite, to już mam normalnie tytuł, co? Halo? Dobra, Jezu, został. Ja pierdzielę, co to było? Przestraszyłem się. Odchodzę od tego, Boże. Zawału dostałem, jak się zaczął ruszać normalnie. O, widzę ostatniego, jest pod drzewkiem. Kolego, jak ty jesteś taki biedny, to ja może tylko na tobie kombata przetestuję, dobrze? Bo widzę, że tutaj nie jesteś zbyt agresywny. Więc może szybki kombacik. Ja powiem wam, że 30 z takiego dystansu z pompy. 30 kolejny. O, on ma tą czarną panterę. No, trochę useless, co? Kolego, po prostu cię wybiję. 50. Uuu, dużo walnąłem chyba. Dobra, czas, słuchajcie, mamy kombata zbuffowanego. Moja ocenka zdecydowanie 8/10. Powiem wam, że będę się nim bawił, bo ten shotgun jest dosyć szybki. Teraz zadaje nawet spoko obrażenia, więc jak naprawdę. Dziękuję bardzo Epic za przywrócenie mojej ulubionej broni do gry. Tak, żeby była grywalna, bo owszem, widziałem tego kombata i płakałem. Ale dzisiaj, słuchajcie, to na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o kodzie Evron w sklepie Fortnite. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. A może jakiś Among Usik by wleciał na kanał? Pomyślimy. Trzymajcie się. Cześć.